No i leci kabarecik i leci też do nas Tomasz Chaja. O, właśnie wchodzi, drodzy Państwo, także będzie wielkie wejście, wielkie, a jest z nami Magdalena Pal. Witam serdecznie. Cześć Magda, witam Cię serdecznie, witamy, tak, a Państwa potrzymamy troszeczkę jeszcze w niepewności, ponieważ Tomasz właśnie do nas dotarł. Tomaszu, jesteśmy na żywo, także już wlatujemy powolutku. Zapraszamy. Ale gdzie jest Tomek, to musi być Chaja. Dzień dobry. Chopie, jak żeś już wlos, nie? To witam, witam. Powiem, fajnie, żeś pod, nie? Na razie łyski. Dosłownie. Łyski z włosów lecą. Witam Państwa, witam serdecznie. Rekord na setka pobity. Ja. Bolda, żeby wyprzedził. Także jestem. To pierwsze pytanie, które tutaj... Pierwsze pytanie, kochani. Jak to się stało, że wasze drogi muzyczne w pewnym momencie się spotkały? O Boże, to była historia. Historia, tak. Odetnij sobie chwilkę, ja tu może ale opowiem. Ale nie trudne sprawy. Nie, aż tak nie. Wiesz co, zawsze mówię, że pandemia miała też dobre rzeczy, które gdzieś tam się wydarzyły i między innymi właśnie to był nasz wspólny projekt. Co prawda ja jeszcze kiedyś pracując w Muzeum Górnictwa w Zabrzu, spotykając tam, pracowałam przy organizacji imprez, spotkałam tam właśnie też zespół Oberschlizen i gdzieś tam napomknęłam właśnie, że fajnie by było zrobić taki projekt, nie, że właśnie tutaj jakiś taki właśnie śląski akcent z takim dodatkowym refrenem fajnym, ale jakoś to nie wyszło. No i przyszła pandemia i pewnie niektórzy z Państwa kojarzą, były te takie challenge, tak, że kogoś się wywoływało. Ja też w ogóle urodziłam syna w 2020 roku, więc też nieczęsto wchodziłam na ten internet i koleżanka mi mówi, to słuchaj, ale nie tylko koleżanka, potem się okazało, że bardzo dużo osób do mnie pisało, słuchaj, bo Chaja cię wywołał do tablicy. Ja mówię, ale o co chodzi w ogóle, tak? I patrzę, ja mówię, kurde, ja mam w ogóle coś, nie wiem, rapować czy coś tego typu. Ja mówię, no dobra, podejmuję się, tak? Słuchajcie, ja nagrywałam to w ogóle w samochodzie, no bo mój syn spał w domu, więc no w domu nie mogłam tego nagrywać, więc nagrywałam to w telefonie w samochodzie. No i tak. I poszło. Poszło, no. Spodobał się gdzieś tam jakiś fragment Tomkowi i mówi, słuchaj, to jest fajny motyw, co byś powiedziała na to, żebyśmy zrobili numer jakiś wspólny. No i poszła pandemia. I poszła pandemia, 2020 na YouTube, także możecie sprawdzić, jak nam to wyszło razem. I od tego wszystko się zaczęło. Od pandemii poszliśmy po tym do przodu dalej i jest elegancko. Także mamy też płytka. Większość utworów właśnie Madziunia na tej płycie razem z nią śpiewo i no i planujemy robić dalej muzyka wspólno, wspólno płyta tak samo będzie robiono i będzie ogień, z Madzią jest zawsze ogień, także. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w jednym takim ogniu. Właśnie, musimy to wspomnieć o tym. Tak, tam był ogień to naprawdę. To był ogień pierunowy. Sfera TV właśnie robiła cały teledysk Historii Zapisanej Gum, jak sama nazwa płyty, bo płyta nosi właśnie Historię Zapisanej Gum, ale o tym może później. I Sfera TV zrobiła konkretna robota. No, konkretna robota i ten numer się chyba tak najbardziej przyjął, nie? Jeśli chodzi o fanów Tomka, no to faktycznie, no na koncercie powiem szczerze, że ja nie słyszę sama siebie, bo wszyscy śpiewają refren. Ostatnio właśnie na premierze płyty, potem wrzuciłem ten filmik właśnie, bo był filmik nagrany na żywo i go domparcie, nawet widownia przegłuszyła Madzia. Tak. Na początku myśleliśmy, że coś było z nagłośnieniem, tak, ale to jednak. Ale wszyscy śpiewali i to jest piękne, no ciarki na rynkach, także to jest piękne. Tak, życie. Jak wszyscy śpiewają, naprawdę. Czyli znaczy, że to się podoba i jest fajnie. A tak? Jak się dzielicie robotą na co dzień? Każdy robi swoje. Każdy robi swoje i właśnie, czyja działka jest która? Znaczy wiesz co, to mamy taki bardzo dziwny tryb pracy, bo na przykład przeważnie jest tak, że Tomek na przykład do mnie wysyła, słuchaj, bo znalazłem taki mit. I 15 minut później, słuchaj, bo napisałam zwrotkę, nie? No weź coś do tego, wymyśl i będzie fajnie. No i tak to po prostu tak wygląda. Tak to właśnie działamy, no. I potem nagrywam się na dyktafonie, wysyłam Madzi, Madzia, jak pasuje? No ej, no nawet coś z tego będzie. No to dobra, Madzina, to czekam na twój refrenik. I tak po tym Madziu mi wysyłam i tak się wymieniamy po tym, jak już wszystko pasuje, wszystko jest okej, umówimy się w studiu, no i w studiu już po tym lecimy, nie? Mamy do siebie na tyle zaufania, że jakby nie musimy cię sprawdzać, tak? Po prostu wysyłamy sobie poglądowo, żeby się dopasować tematycznie. Natomiast no, nie ma czegoś takiego, że siadamy razem i piszemy tekst. Nie, no ja się nie znam na działce Tomka, Tomek na mojej, więc po prostu mamy dla siebie tyle zaufania. Każdy robi swoją część, że tak powiem, tej piosenki. No i potem w studiu się spotykamy i już dogrywamy wszystko na raz. Czy
czy jakieś plany są w takim razie, gdzie was można posłuchać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie plany 10 grudnia, gala Boxing Business Polska będzie w Katowicach. Nie wiem dokładnie jeszcze gdzie, ale bo oni po prostu organizują od października do grudnia, to jest gala charytatywna taka. Każdy się może bić w ringu, ale wszystkie pieniążki idą po prostu na szczytne cele. I taka gala będzie organizowana właśnie w Katowicach. Teraz była w Krakowie, byłem tam osobiście z moją żoną Moniką, którą pozdrawiam. Cześć, siema. Porozmawiałem tam właśnie z organizatorem i bardzo mi się spodobały dwa numery. Pasja i historie zapisane igłą właśnie. Wspominając i będziemy to rozpoczynać, właśnie tą galę będziemy rozpoczynać ja i Magda od godziny 19. Także zapraszamy do Katowic Business Boxing Polska, na pewno na stronie będziemy udostępniać co, jak, gdzie i lecimy. To jest ten moment, kiedy możemy więcej powiedzieć o tej płycie. Fajna okładka, zapada w pamięć, sobie. Ale muzyka też jest fantastyczna. Sam miałem okazję posłuchać się kilku kawałków z tej płyty. Dla każdego artysty, dla każdego wokalisty, piosenkarza płyta to jest coś. To jest coś, nad czym pracuje się czasem rok, czasem kilka lat. I to jest tak naprawdę ukoronowanie pewnego okresu. Jak to właśnie było w waszym przypadku? Mogę ci powiedzieć, że właśnie mi się udało bardzo szybko ją razem z Magdą, z żoną Moniką zrobić. Tak? Gram w zespole Oberschlesien od 6 bodajże lat. A ten projekt został zrobiony w 3 lata. Pierwszy mój numer 3 lata temu wydałem, to jest Moja Droga z Musikiem, Tomasz Musik Podsiadłowski, raper z Siemianowic. I potem była taka przerwa, może nie wiem, z parę miesięcy, nie wiem, z 7-8 miesięcy. A później właśnie od tej pandemii się wszystko zaczęło i poszło to momentalnie. Usiadłem nad tym i się leciało. Numer taki bardzo wzruszający dla mojej matki, która odeszła rok temu, to był numer napisany w ciągu 3 dni. 3 dni go napisałem po śmierci, po prostu jedni, wiadomo, się załamują, idą w alkohol, coś tam. Ja po prostu się skupiłem na tym, żeby to napisać i poszło do serducha. Pojechaliśmy do studia i powiem wam, jak Magda zaśpiewała ten refren, to razem, bo siedzieliśmy na kanapie, Madzia była akurat w studiu zamknięta. Tak, bo oni nie słyszeli tego wcześniej. To nie wysyłała. Tak. Jak to zaśpiewała, popłakaliśmy się z żoną i po prostu to jest numer taki dla mnie, Boże, wzruszający i no, oddałem cześć matce, a Madzia po prostu tym no dopieściła. To jest taki piękny, że go puścimy chyba dzisiaj też, nie? Będziemy mieli okazję także oczywiście posłuchać. Państwo posłuchają, tak. Ale to jest właśnie jedyny taki numer z tej płyty, oprócz wiadomo historii zapisanych igłą, który jest dla mnie takie dwa numery konkretne i takie od serca, od serducha. Jak zresztą wszystkie numery, ale te w szczególności. Także... A nasi widzowie będą mieli jakąś szansę na płytkę? Tak, no wzięliśmy specjalnie z Madzią trzy płytki, tak żeby mogli trzy płytki do, nie wiem, do losowania, jak to wy widzicie, to losować działajcie. Nie możemy, bo nie mamy maszyny losującej, ale myślę, że wybierzemy po prostu tak, wśród uczestników wśród komentujących naszego dzisiejszego live'a. Komentujcie. Tak, do końca tygodnia damy czas, myślę, jeszcze o tym powiemy szerzej i komentujcie, bo naprawdę no mieliśmy okazję też współtworzyć jeden z teledysków i no, piosenka, na przykład Historie zapisane igłą, zresztą 41 tysięcy wyświetleń, teraz sprawdzam, jest no, godna uwagi i refleksji. Kochani, jest warto. Tam moc i siła. A ja chciałem jeszcze zapytać o stronę techniczną, bo to są takie ciekawostki z produkcji, tak? Czy to teledysków, czy też konkretnych utworów. Zdarza wam się też czasem zapisywać konkretne zwrotki czy teksty piosenki na chusteczkach, gdzieś na jakimś fiskuchą papieru. Jak to u was wygląda od strony technicznej? Wiesz co, ja najczęściej to jest dyktafon i no, telefon, który mam zawsze przy sobie. Okay. I myślę, że to tak samo, bo jak sobie wysyłamy screeny, no to widzimy, nie, że tam jakiś notatnik albo coś takiego. Ja obojętnie, czy to właśnie przy projektach z Tomkiem, czy z moim zespołem, czy z projektem własnym, to ten dyktafon u mnie zawsze jest pod ręką. Najczęściej jest u mnie tak, że tam przyjdzie w momencie, kiedy na przykład jadę autem. To jest, tak jest zawsze. I czy wracam z próby i wejdzie mi jakaś muzyka do głowy, po prostu natychmiast muszę się zatrzymać, muszę to nagrać, bo ja wiem, że zapomnę na przykład za chwilę, bo może tak się zdarzyć i będzie mi tego szkoda, tak? A do dyktafonu zawsze można. Już mam tak pamięć zawaloną z Tomkiem w telefonie, że ostatnio właśnie się Monika, żona Tomka, śmiała, bo wysyłała jakieś piki, mówi: Magdzia, pobierz sobie. Ja mówię: no spoko, muszę tylko otworzyć komputer, bo mój telefon już nic nie przyjmie w tym momencie. Także no, ja w taki sposób tworzę.
Podobnie, tak samo mamy właśnie notatnik w telefonie i tak, to jest najszybciej, bo nie wiem, tak Madzia mówi, że ona samochodem jak jeździ, paliwo idzie teraz coraz droższe, także nie wiem, jak z tymi tekstami u Madzi będzie. Ale to po stojach też, w korku jak się stoi, można połączyć sobie. Przemyślę. Z czym usiedzieć, ale ja tak samo właśnie, tak, też notatnik, tylko notatnik, bo to jest najbliżej, najszybciej, nie trzeba szukać długopisa i to się leci. I tak samo właśnie potem kontakt z Madziunią, robimy screena, wysyłam. I jest. Czyli idziecie zgodnie z duchem czasu. Czyli Dokładnie. No, nie możemy mówić o uzależnieniach od telefonu i tak dalej, bo bez telefonu ciężko, bo zresztą też się nie nagra, tak? Bo to rozumiem, że i teksty zapisujecie, ale też i nagrywacie, jak jest jakaś nuta, tak wejdzie jest. W głowę. A te nuty są naprawdę świetne, zatem komentujcie, drodzy widzowie, bo lepiej... Płytki czekają, można sobie... Tak. Można posłuchać z internetu, ale nic nie zastąpi takiej płyty pachnącej jeszcze prosto, bo to niedawno dosyć, tak. Stosunkowo niedawno spisywaliśmy się w temacie produkcji płyty i chyba tak jakoś koniec sierpnia, nie? Koniec sierpnia, tak, ale premiera była 8 października, 6 miałem urodziny właśnie, ale zrobiliśmy taki koncert promujący płyty razem z urodzinami, zaprosiłem artystów, bo naprawdę dużo artystów, dużo koncertów, od godziny 16 się chyba wszystko, 16 się zaczęło. Tak. Grał zespół Strzyga, grał Kieron, grał Grosu, Full Light. Zespół Full Light, Musik i potem wiadomo z Wadzią. A i jeszcze był gość specjalny, Boski z Różnych Mistrzów, który też jest właśnie na tej płytce, Roman Boski. Wszyscy razem, utwór razem, wszyscy razem, także jednym chórem, łapy w górę, fajny numerek do posłuchania, do potańczenia, do poskakania. Niezmiernie się cieszę, że doszło to spotkanie do skutku, bo już w zasadzie chyba rok zabiegało. Ale było ciężko, no, pisaliśmy na to, albo praca na południe, nie szło urlopu wziąć, albo to. No ale w końcu żeśmy się trafili i jest super. A dzisiaj Tomasz Haja prosto z szychty, zresztą widzieliśmy. No po nocy, ale chyba jest okej, okay, nie? Jest okej. Okay. Bo tu jest bez okay. Make-upu. Zapałek nie ma. Wlot. Wleciałem prosto do studia, tak. Wlot do studia jesienie, mam nadzieję, że jeszcze wkrótce się zobaczymy i zaśpiewacie w naszym, bo to tak u nas bywa, że zawsze pierwszy jest taki zapoznawczy. Aha, to się poznali. A potem tak, a w kolejnym odcinku jest jakiś... A później zaśpiewamy. Super. A może nawet jakiś nowy numer. A pracujemy. Biorąc pod uwagę nasze tempo, to tak, nie jeden. W najbliższym czasie, także mamy nadzieję, że jeszcze do nas super. Wrócicie. Bardzo dziękujemy i na pewno wrócimy.